Cześć, mam na imię Patryk i witam Was w moim barze. Jakiś czas temu odwiedziłem Chile, zwiedziłem kilka destylarni i poznałem narodowy trunek chilijski, jakim jest pisco. Mój pobyt zaowocował współpracą ze Stowarzyszeniem Producentów Pisco. Dzięki temu będę mógł Wam więcej powiedzieć i pokazać koktajli z użyciem tego rewelacyjnego trunku. Czym jest pisco? No można by w skrócie powiedzieć, że jest to brandy. Podobne brandy jak, powiedzmy, koniak. Tylko pamiętajcie, że winogrona, z których produkuje się koniak, są niejadalne, bo są bardzo cierpkie, bardzo kwaśne. Z drugiej strony pisco, a właściwie winogrona do produkcji tej brandy, też są niejadalne, bo są tak słodkie. Wyobraźcie sobie słodki alkohol, ale słodki aromatycznie, który niektórzy powiadają, że jest bardzo zbliżony w aromatach do szampana. Ale nie mylmy pisco z likierem. Zawartość procentowa jest od 30 do 43% alkoholu. Dla Chilijczyków pisco jest tak jak dla nas wódką. Najwięcej drinków jest właśnie pitych z tym trunkiem. Najbardziej znane dwa to piscola i pistonik. Ale oczywiście flagowym jest chilijskie pisco sour. Jeżeli chodzi o dostępność chilijskiego pisco na rynku polskim, to jeszcze chwilę musimy doczekać, żeby było dużo szerzej dostępne dla nas wszystkich. Póki co możecie znaleźć w ekskluzywnych sklepach alkoholowych, czy w końcu poszukać w internecie. Zapraszam Was, abyście zobaczyli, jak robi się klasyczne chilijskie pisco sour. Za chwilę chilijskie pisco sour. Jeżeli chodzi o soury, to jest to bardzo szeroka kategoria koktajli. Powstają z połączenia 40 ml twardego alkoholu, 20 ml soku z cytryny i 10 ml syropu cukrowego, czyli połączenia wody i cukru. Zresztą to, jak zrobić syrop cukrowy, znajdziecie w linku pod tym filmem. Sok z cytryny, jako najczęściej wykorzystywany, można również zamienić sokiem z limonki. Sok z limonki da więcej kwasowości i dużo więcej ciekawych cytrusowych aromatów. Ja, jeżeli przygotowuję sauera na białym alkoholu, zawsze staram się zmieszać cytrynę razem z limonką. I tak jest w klasycznej recepturze na chilijskie pisco sour. Przede wszystkim schładzam kieliszek. Jeżeli nie macie kieliszka do szampana, możecie zrobić pisco sour w zwykłym, niskim szkle wypełnionym lodem. Tak czy siak, schładzam kieliszek, następnie do szklanicy wlewam 10 ml soku z limonki. Odpowiednio ją wygniotę, żeby dała mi dużo więcej soku. Następnie 10 ml soku z cytryny. Następnie dodaję 20 ml syropu cukrowego. Jeżeli będziecie w Chile, pamiętajcie zamówić dry pisco sour. W przeciwnym wypadku dostaniecie bardzo dużą ilość syropu cukrowego. Dodaję 40 ml pisco. Pokaźną ilość lodu. I dokładnie mocno wstrząsam. I wszystko odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka od szampana. Do dekoracji możecie dać zest z cytryny, jak również zest z limonki. Jeżeli zainteresowała Was tematyka pisco, to zachęcam Was do przeczytania artykułów na naszym blogu. Link znajdziecie pod naszym filmem. Oczywiście również zachęcam do śledzenia naszego Instagrama, gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawostek na temat chilijskiego pisco. Czekam również na Wasze propozycje modyfikacji
tego klasycznego koktajlu. Próbujcie, kombinujcie, bawcie się dobrze, ale pamiętajcie,